W najbliższą niedzielę przypada 34. rocznica ogłoszenia stanu wojennego. Stan wojenny wprowadzono 13 grudnia 1981 roku o północy na terenie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Na mocy uchwały Rady Państwa z dnia 12 grudnia 1981 roku, podjętej niejednogłośnie na polecenie Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. Decyzja była niezgodna z konstytucją PRL. Obywatelki i obywatele, wielki jest ciężar odpowiedzialności, jaka spada na mnie w tym dramatycznym momencie polskiej historii. Obowiązkiem moim jest wziąć tę odpowiedzialność. Chodzi o przyszłość Polski, o którą moje pokolenie walczyło na wszystkich frontach wojny i której oddało najlepsze lata swego życia. Ogłaszam, że w dniu dzisiejszym ukonstytuowała się Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. Rada Państwa w zgodzie z postanowieniami Konstytucji wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju. Chcę, aby wszyscy zrozumieli motywy i cel naszego działania. Nie zmierzamy do wojskowego zamachu, do wojskowej dyktatury. FRON, czyli Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego, była tymczasowym, pozakonstytucyjnym organem, który miał nadrzędną władzę nad konstytucyjnymi organami państwa. Na jej czele stał generał Wojciech Jaruzelski. Stan wojenny był największą operacją wojskową w Polsce od zakończenia II wojny światowej. Do jego realizacji zaangażowano 70 tysięcy żołnierzy, 30 tysięcy milicjantów, kilkanaście tysięcy funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa oraz 1400 czołgów i 2000 wozów opancerzonych. Na podstawie dekretu o stanie wojennym i innych aktów prawnych zawieszono podstawowe prawa i wolności obywatelskie. Wprowadzono godzinę milicyjną, przeważnie między 22 a 6, ograniczono swobodę poruszania się, zawieszono działalność wszystkich organizacji społecznych i zawodowych, wprowadzono oficjalną cenzurę korespondencji. Państwowe zakłady i instytucje o znaczeniu strategicznym zmilitaryzowano. Zakazano organizowania zebrań, zgromadzeń i manifestacji. Od 13 grudnia 1981 do 10 stycznia 1982 zawieszono łączność telefoniczną. Po jej przywróceniu rozmowa zaczynała się od komunikatu: Rozmowa kontrolowana. Kontrola połączeń trwała kilka miesięcy. Wobec naruszających prawo stanu wojennego postępowanie odbywało się przed sądami w trybie doraźnym, które ograniczało oskarżonemu możliwość obrony. Na kilka godzin przed ogłoszeniem stanu wojennego rozpoczęto internowania działaczy NSZZ Solidarność. W ciągu kilku kolejnych miesięcy pozbawiono wolności w ten sposób prawie 10 tysięcy osób, które umieszczono w kilkudziesięciu ośrodkach w całym kraju. O miejscu pobytu internowanych rodziny dowiadywały się najczęściej po kilkunastu dniach. Tu niecodzienną rolę spełniał Prymasowski Komitet Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich rodzinom, który zaczął działać już 14 grudnia, chociaż ksiądz prymas Józef Glemp powołał go dekretem 17 grudnia 1981 roku. Relacja Zenobii Łukasiewicz, jak zostałam internowana. Późnym wieczorem 12 grudnia 1981 roku wróciłam z Warszawy z posiedzenia patronatu. W pociągu opowiadałam podróżnym z przedziału o śmierci mojego syna, spowodowanej przed kilku laty przez milicjantów, a także o innych bestialskich mordach municyjnych. Ledwo zdążyłam się rozebrać, gdy rozległ się dzwonek u drzwi. Uchyliłam je, zobaczyłam kobietę. Prosiła, by ją wpuścić. Myślałam, że może do telefonu. Często tak bywało, bo w całej klatce tylko ja miałam telefon.
Cofnęłam się, by weszła. A wtedy wpadli tamci, dwóch cywilnych, jeden mundurowy. Córka z zięciem i wnuczką już spali w pokoju obok. Nie chciałam, by dziecko się zbudziło, więc spuściłam tę całą czwórkę do swojego pokoju. Jeden pozorował rewizję, drugi chwycił mnie z tyłu za włosy, zaczął wykręcać ręce, przygiął do ziemi. Przestraszona zaczęłam krzyczeć. Obudzeni tym córka i zięć wpadli do pokoju, więc ubek mnie puścił. Po chwili oświadczył, że muszę iść z nimi na rozmowę do prokuratora. Pomyślałam, że ma to może związek z moimi opowieściami w pociągu, bo jeden z mężczyzn wydawał mi się wówczas podejrzany. Zaczęłam się ubierać. Ze zdenerwowania zepsułam zamek błyskawiczny w bodkach. Założyłam więc lakierki, bo akurat były pod ręką. W mieszkaniu po naszym wyjściu został jeszcze jeden mundurowy, który, jak się później dowiedziałam, nie kryjąc się, bez żenady, wymontował z mojego telefonu pluskwę. Przywieźli mnie na Lutomierską, najpierw do pomieszczenia przypominającego świetlicę. Było tam już wielu mężczyzn, także znajomych. Witek Sułkowski, Włodek Gromiec i inni. Stamtąd zabrali mnie na dołek. Wkrótce w celi znalazły się także Mańka Dmochowska, Janka Szczęsna, Inka Dunin. Po jakimś czasie przywieziono nas do więzienia męskiego w Łęczycy, skąd po dwóch dobach do więzienia kobiecego w Olszynce Grochowskiej. Dopiero w Gołdapi, po miesiącu pobytu, poznałam uzasadnienie swojego internowania. Ponieważ zamierza podjąć działania bezpośrednio godzące w porządek prawny i zasady ustrojowe PRL. Zenobia Łukasiewicz w 1981 roku pracowała jako maszynistka w Biurze Projektów Miasto Projekt. Od 1978 roku, po śmierci 22-letniego syna, który zmarł w wyniku brutalnych działań milicji, związana była z KSS KOR. Brała udział w wielu procesach sądowych działaczy opozycyjnych, dwukrotnie zatrzymywana przez SB. Przed stanem wojennym uczestniczyła w pracach Komitetu Pomocy Uwięzionym i ich rodzinom, Patronat. Internowana 13 grudnia 1981 roku. Przetrzymywana w więzieniach w Łęczycy i Olszynce Grochowskiej. Potem przewieziona do Gołdapi, została zwolniona 22 lipca 1982 roku. W Wigilię Bożego Narodzenia 1981 roku papież Jan Paweł II postawił w oknie swego mieszkania w Watykanie płonącą świecę jako wyraz solidarności z prześladowanymi i ich rodzinami. Ten sam gest uczynił prezydent USA Ronald Reagan. Tak oto płonąca w oknie świeca stała się symbolem oporu i solidarności z prześladowanymi. Na wprowadzenie stanu wojennego znaczna część społeczeństwa zareagowała sprzeciwem, który wyrażano poprzez noszenie zwykłych oporników elektrycznych przy koszulach czy marynarkach. Opór przejawiał się akcjami strajkowymi i ulicznymi demonstracjami. Szczególne miejsce w panoramie społecznego oporu wobec bezprawia stanu wojennego zajmuje Górny Śląsk i Zagłębie Dąbrowskie. W okresie od 13 do 28 grudnia 1981 roku miało tu miejsce około 50 akcji strajkowych. To prawie 1/4 spośród wszystkich strajkujących w Polsce. Protesty wybuchały zupełnie spontanicznie, chociaż według podobnego scenariusza. Była to niemal zawsze reakcja załogi na wiadomość o zatrzymaniu przywódców struktur zakładowych Solidarności. Do stłumienia strajków użyto siły m.in. w Hucie Katowice, w Dąbrowie Górniczej oraz w kopalniach Stasic w Katowicach, Manifest Lipcowy w Jastrzębiu i Wujek w Katowicach. Jak będziemy tylko wrzeszczeć, to niczego nie ustalimy. Sytuacja jest taka, jaka jest. Co proponujecie? Zgłaszajcie się przez podniesienie ręki. Proszę. Trzymać się postulatów z Jastrzębia!
i nie odstępować od uwolnienia Ludwiczaka! Potępić stan wojenny! I nie zjeżdżać na dół! Właśnie zjeżdżamy, czy nie zjeżdżamy na dół? Nie zjeżdżamy! To wobec tego jest za strajkiem. No, teraz już coś wiemy. Kopalnia została otoczona przez oddziały milicji i wojska. 1471 milicjantów, 760 żołnierzy, 22 czołgi i 44 bojowe wozy piechoty. O 10:00 milicja i wojsko zajęły pozycje według przygotowanego planu. Ludzi zgromadzonych wokół muru kopalni rozpędzono, a czołg staranował mur. Pierwsze wejście ZOMO na teren kopalni nastąpiło około 12:05 i podobnie jak następne napotkało zorganizowany opór górników rzucających cegłami, nakrętkami i innymi ciężkimi przedmiotami. Krótko przed 12:30 kolejny czołg zrobił wyłom w ogrodzeniu, a na teren kopalni weszli funkcjonariusze plutonu specjalnego ZOMO uzbrojeni w pistolety maszynowe PM-63. Po kilku minutach z terenu kopalni wynoszono pierwszych rannych. Godzinę później wiadomo już było o 6 ofiarach śmiertelnych. 3 kolejnych zmarło po przewiezieniu do szpitala. Rannych zostało 43 górników, w tym 23 zostało postrzelonych. Najdłużej w proteście przeciwko stanowi wojennemu trwali górnicy w kopalni Piast w Bieruniu. O wyjeździe na powierzchnię zdecydowali 28 grudnia po 14 dniach podziemnego strajku. Zabici i ranni to nie jedyna cena, jaką płaciły załogi śląskich i zagłębiowskich zakładów za opór przeciwko stanowi wojennemu. Po protestach aresztowano 979 osób. Około 1500 utraciło pracę. Spośród blisko 2000 internowanych w województwie śląskim wyemigrowało ponad 600 osób. Stan wojenny został zawieszony 31 grudnia 1982 roku. Zniesienie nastąpiło 22 lipca 1983, ale miało ono charakter raczej propagandowy. Większość przepisów i rygorów ograniczających swobody obywatelskie pozostała, a zasadnicze zmiany nastąpiły dopiero po transformacji ustrojowej w 1989 roku.
Po 30 latach Trybunał Konstytucyjny oddał cześć i honor tym, którzy podjęli walkę, stwierdzając: represje stosowane na podstawie dekretu o stanie wojennym dotyczyły obywateli, którzy popełniali czyny mieszczące się w działalności na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego. Pamiętając o tamtych trudnych wydarzeniach, oddajemy cześć tym, którzy polegli i cierpieli z powodu stanu wojennego. Zapalmy symboliczną świeczkę w oknach naszych domów w najbliższą niedzielę, 13 grudnia o godzinie 19:30. Zapal świeczkę za tych, których zabrał los. Zapal światło w oknie. Zapal świeczkę.